patrzę, jak mi się też nie da piachą. Ale nie biegaj tak, bo się zaraz znowu spodziesz. Henek, uspokój się. Jesteśmy na robocie. Ja bym chciał się dowiedzieć, co ty wyprawiasz, ty? Co ty, jakaś płastuga? Heniu, spacz toś! Jak... A mama mówiła, żeby cię nie brać na robotę. Heniu, jaka jest najważniejsza zasada włamywacza, o której ciągle ci powtarzam? Żebym cię nie dotykał. No dobra, to też jest bardzo ważna zasada i o niej nie zapominaj, ale z powrotem do szeregu. Najważniejsza zasada jest ta, że jak jesteśmy już w czyjejś chałupie, to jesteśmy cicho i się nie wygłupiamy. Więc bądź cicho i się nie wygłupiaj. A co? Kac? Jaki kac? No po wczorajszej imprezie. Heniek, ja nigdy nie mam kaca. Nie. No to wszystko pamiętam z wczoraj. To. No to ci to udowodnię. Patrz, wczoraj, tak? Anetka tańczyła, Rysiek chlał, Jean-Michel Jarre. Pamiętam, jak ksiądz Wiesław przybył, aby walczyć z grzechem. Ale? Ale grzechu speniał i odpadł po drugiej rundzie. A nasz seksualny maraton? Do białego rana, przy wtórze harfy? Nie. Żartowałem. Nie było harfy. Co? Zobacz. Dziewczynko! Pada śnieg! Oh, fuck! Ja ci nie mogę, Mikołaj! Dość oryginalnie jak na dziewczynkę. O kurde! I gadający troll! Troll? Troll! Misia Bela, misia Zazia, kąpaciela! Dziewczynko, a nie jest trochę za późno na taką małą dziewczynkę jak ty? I tak. No to idź szybciutko spać. Dobrze. Teraz. A masz, Mikołajku, dla mnie jakiś prezent? Przepraszam, czy ja słyszałem troll? Widzisz, dziewczynko, co 7 lat w stumilowym lesie pojawia się Mikołaj bezprezentowy. Pieprzysz troszeczkę. Troszeczkę? Troszkę, tak. Adaś, czy ty tu widzisz trolla? No. Nie. No dobra. Wysypuj wszystko, ja będę przytulać. Masz. Ale ja mam już takiego. Nie masz takiego. A właśnie, że mam. Nazywa się Henik i mieszka u mnie w pokoiku. Widzisz, masz, a potem nie masz, a teraz znowu go masz. Parang, magia, świąt. Weź go i karaluchy pod poduchy, zaopiekuj się nim. Idź mu zaśpiewać cichutko kołysankę. Teraz, idź. A Mikołajku, gdzie jest Rudolf? Rudolf? Kto to jest Rudolf? Rudolfa? Powiesili w Norymberdze. A za co? A za jajco. No co to? No bo to mu się wyzywa, mała zdzira. Zamknij! Cicho bądź. Pójdź po starych, to będziesz miał. Rudolf? Rudolf. Kto to jest ten Rudolf? Taki mały z czerwonym nosem. Ten Rudolf? A czego dziewczynka? Nie wiem. Dziewczynko, pan Rudolf nie mógł do ciebie przyjechać, bo ma jeszcze posiedzenie w Sejmie. To w takim razie czym ty tu przyjechałeś? Czym? Czym prędzej? Trolem! To weź mi pokaż, jak ty tu przyjechałeś trolem! Nie, no tego nie mogę ci pokazać. Dlaczego? Bo troll jest popsuty, wiesz, pękły mu opony mózgowe, on teraz ślizgiem jedzie przez życie, cały taki zaśmiardły, głupi, nie umie się odnaleźć we wszechświecie, wiesz, jest popsuty. Popsuł się, tak, popsuł się. No może w takim razie, chociaż mi pokażesz, jak dosiadasz trolla, dobra? Pokaż mi, Mikołajku, jak dosiadasz trolla. Pokaż mi, Mikołajku, jak dosiadasz. Zamknij pys! Nie mogę! Mogę, idź mi stąd! Przecież koledze zależy, no trochę za... Nic nie obchodzi! Mikołaju, no pokaż! Nie mogę! Proszę! Pokaż! Ej! Dziewczynko? Jak ty masz na imię? Osący! Kłaczek!
Bo mi się zawsze coś takiego robi, jak wypiję coś gazowanego. A teraz ja jestem Sprite, a wy jesteście pragnienie. Posłuchaj, żabciu, to może ja spróbuję odwrócić jej uwagę, co? Hej, ładny macie parkiet. Dobra, mamy chwilę czasu, chodź. Stary. No? Czy ona ci kogoś nie przypomina? Kogo? Tej bestii z ringu. Ale co, Adamka? Co? Hiu, na paluszkach się stąd wycofuj. Faktycznie, ładny parkiet. Umrzecie. To jest nasza ostatnia szansa, ja teraz kreatywnie odwrócę jej uwagę i spadamy. Dziewczynko! Ptaszek! Gdzie? W dupie! Nie! Rudolf się znalazł! Co jest? Cicho tam! Żadna praca nie hańbi.